Cześć, nazywam się Paweł i dzisiaj powiemy sobie na czym polega efekt Dopplera oraz nauczymy się stosować związany z nim wzór. Efekt Dopplera polega na tym, że jeżeli źródło dźwięku porusza się względem odbiorcy, to wówczas częstotliwość emitowana przez źródło jest inna niż ta odbierana przez odbiorcę. Wyobrażamy sobie sytuację, w której w samochodzie stoimy sobie w korku Zbliża się do nas jadąca na sygnale od tyłu karetka, która następnie nas wymija i jedzie sobie dalej prosto. Nawet przy niewielkiej częstotliwości karetki jesteśmy w stanie usłyszeć różnicę pomiędzy dźwiękiem słyszanym przez nas, kiedy karetka zbliża się od tyłu, a dźwiękiem słyszanym, kiedy już nas wyminęła, i jedzie dalej prosto. Dokładne zależności pozwala określić poniższy wzór. F to się równa F0. Na górze U plus minus V0, na dole U minus plus Vzi. Gdzie? F to jest częstotliwość odbierana przez odbiorcę, U prędkość dźwięku w ośrodku, F0 częstotliwość emitowana przez źródło, V0 prędkość obserwatora, Vzi prędkość źródła dźwięku. Tutaj też popatrzmy sobie na znaki. Mamy na górze plus minus, na dole minus plus. Znak plus w liczniku stosujemy, kiedy odbiorca próbuje się zbliżyć do źródła. Znak minus w liczniku stosujemy, kiedy odbiorca próbuje oddalić się od źródła. Znak minus w mianowniku stosujemy, kiedy źródło próbuje zbliżyć się do odbiorcy. Znak plus w mianowniku stosujemy, kiedy źródło próbuje oddalić się od odbiorcy. I zbiorczo możemy to sobie zapamiętać w taki sposób: górne znaki, czyli plus w liczniku, minus w mianowniku stosujemy przy zbliżaniu. Dolne minus w liczniku i plus w mianowniku przy oddalaniu. I tutaj mamy jeszcze jeden problem. Ja zapamiętałem to wszystko w taki sposób. Natomiast w karcie wzorów maturzysty jest dokładnie odwrotnie. To znaczy, wzorki wyglądają następująco. Mamy VD minus plus VOB, VD plus minus Vziór. Indeksy są y, troszkę inne niż u mnie na poprzednim slajdzie, ale jesteśmy w stanie się domyśleć, co jest tutaj czym. Tak więc, drogi maturzysto. W maturalnej karcie wzorów po reformie, znaki są pisane dokładnie odwrotnie, jak już powiedziałem, więc musiałbyś przepisać sobie z odpowiednimi zmianami zbiorczy sposób zapamiętania, to też ja dla ciebie czynię poniżej. Tak więc, zbiorczo możemy to zapamiętać następująco. Górne znaki minus w liczniku i plus w mianowniku stosujemy przy oddalaniu. Dolne plus w liczniku i minus w mianowniku przy zbliżaniu. I ta notatka, która jest pod wycinkiem karty wzorów maturzysty dotyczy tylko i wyłącznie karty wzorów maturzysty. Oczywiście będziemy sobie robić jakieś zadania związane z efektem Dopplera. Jeżeli ten film był dla Ciebie pomocny, zachęcam Cię do zostawienia łapki w górę, a najlepiej do zasubskrybowania kanału, ponieważ będzie się na nim pojawiać wiele nowych rzeczy już wkrótce. Dziękuję Ci tutaj dzisiaj za uwagę i do usłyszenia.